Przyjaciele, zanim zaczniemy uwielbiać Boga, chciałabym powiedzieć wam taką rzecz. Bóg dał mi takie słowo, aby nie oswajać się z bólem. I nie chodzi mi o taki ból, który jest spowodowany przeziębieniem, bólem zęba, bólem brzucha i tak dalej. Ale żeby nie oswajać się z bólem, który wynika z negatywnych przeżyć. Jeśli masz coś takiego i twojemu życiu towarzyszy taki ból, to chciałabym, żebyśmy dzisiaj mogli zażegnać tego rodzaju historię. Dlatego, że coraz bardziej widzę, że to słowo przebudzenie staje się niestety sloganem w ustach ludzi wierzących. Przebudzenie, 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 przebudzenie. Przebudzony to ty i ja. Przebudzony to szczęśliwy, zaspokojony, to syty. Człowiek zbolały wewnętrznie może bardzo dużo krzyczeć na temat przebudzenia, ale w konsekwencji nie pociągnie rzeczy dalej. Chciałabym, abyśmy dzisiaj odebrali diabłu wszelki teren, którego jeszcze mu nie odebrałeś. Jeśli pozwalasz dalej diabłu poprzez właśnie między innymi ból, aby pastwił się nad twoim życiem, to dzisiaj zadaj temu ostateczny kłam. Dzisiaj należy w sposób ostateczny rozprawić się z wszelkiego rodzaju bólem, który wynika z negatywnych przeżyć. Czy zgadzacie się ze mną? Nie oswajajcie się z bólem. Nie oswajajcie się z grzechem. Nie oswajajcie się z patologią. Z tymi rzeczami mamy się nie oswajać, tylko mamy je tępić. Tępić. Mamy to tępić z naszego życia. Ojcze, my uwielbiamy Cię. Wywyższamy Cię. Ty jesteś jedynym królem i jedynym panem. My uwielbiamy Ciebie. My ogłaszamy, że nie mamy innego obok Ciebie. Jesteś jedynym, prawowitym władcą naszych dusz i naszych ciał. Każde miejsce, które jest ukryte, każde miejsce, które
chora jest nieuzdrowiony. Mistrz nasz.
Uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię.
Una maqueta de la masa, todo.
dotykaj najgłębszych dzieci, najgłębszych sfer. Tam, gdzie jest zranienie, tam, gdzie jest ból, tam, gdzie jest beznadzieja i bezsiłość. Dotknij swoją mocą i uzdolnij do nowego życia, do całkiem nowego postrzegania rzeczywistości. Nie odkładaj na później rzeczy, o których mówiłam na początku. Rozpraw się z tym bólem. Człowiek ma to do siebie, że próbuje układać swoje życie do bólu. I jesteśmy tak skonstruowani, że często na jakimś długim odcinku czasu udaje nam się dopasować swoje życie do bólu. Ale to nie jest życie. To jest wegetacja. Daj się Bogu uzdrowić. Daj się Bogu uzdrowić. Opuść gardę. Nie trzymaj podwójnej gardy. Nadaj temu imię, nazwij to. Powiedz, że potrzebujesz pomocy. Nie spychaj tego już nigdy więcej. Brak uzdrowienia w pewnych dziedzinach życia powoduje to, że w chrześcijaństwie odgrywamy stare role, tylko ubrane inaczej, inaczej nazwane. Cudowny Święty Duchu. I teraz mówię do wszystkich traumatycznych przeżyć. Koniec flashbacków. Ja w tej chwili nakładam krew Jezusa. I mówię, że stare przeminęło. Że w Chrystusie Jezusie jest całkowicie nowe życie. Nie odrestaurowane, ale całkowicie nowe. Dziękuję Ci, Ojcze, że każda głęboka rana, nawet ta najbardziej ukryta, ta najbardziej strzeżona, jest teraz leczona. Ojcze, dziękuję Tobie, że Twoja krew nas chroni. Dziękuję Ci, że Twoja krew leczy rany. Ja dziękuję Ci za zabliźnione rany. Często mogą to być jakieś sytuacje, które wyzwoliły w Tobie
sobie bardzo duży potencjał emocjonalny. Wzbudziły to negatywne uczucia. Nigdy o tym nie chciałeś już rozmawiać. Ale chcę ci powiedzieć, że trzeba o tym porozmawiać. Jeśli coś wzbudziło w tobie bardzo duże emocje, to nie spychaj tego, ponieważ to się odezwie w innej dziedzinie życia.
chce dokańczać z nami rzeczy. To nie jest tak, kochani, że przynosimy przed Boga jakąś rzecz, nie załatwiamy jej i potem jest następny dzień, następny i znowu są tony następnych rzeczy. Ja mam tak w moim życiu, że nigdy nie zaczynam z Bogiem nowej rzeczy, jeśli nie zakończę starej.
nowy ter i za nowy czas. Ogłaszamy teraz, że jako wspólnota i jako zespół apostolski będziemy odpowiednio umieli zagospodarowywać nową przestrzeń, nowy teren i nowy czas. Że będziemy umieli odpowiednio bronić nową przestrzeń, nowy teren i nowy czas. Ojcze, ja wzbudzam jeszcze większą orientację u ludzi. Orientację w duchu. Ja modlę się o to, Ojcze, aby ludzie byli kumaci w duchu. Tak jak kumaci byli w świecie, Ojcze, i wiedzieli, jak mają kasę zarabiać, jak mają grzeszyć, umieli sobie to wszystko zaplanować. Tak samo niech będzie w Królestwie Bożym. Ja modlę się, aby ludzie byli zorientowani na duchowość. Ja modlę się, Ojcze, o to, aby ludzie odpowiednio widzieli i odpowiednio słyszeli. Ja modlę się, aby ludzie umiejętnie przykładali duchową miarę do duchowych rzeczy. Ja modlę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Ojcze, ja modlę się, aby nie było ani jednej osoby, która nie rozróżnia duchowości. Ja modlę się, aby wszyscy, jak jeden mąż, aby umieli, Ojcze, rozróżnić, co jest dobre, a co jest złe, co jest żywe, a co jest śmiercionośne. Ja mówię wzrost odpowiedzialności. Ja mówię determinacja dla każdej służby. Determinacja dla każdej służby. Święty jest nasz Bóg i anioł.
Wypieczętujemy to Twoją krwią, Jezus.
oddajemy Tobie. Czy to jest wystarczające, że nic do tego nie musimy dodawać? Że Twoja krew jest wystarczająca? Ojcze, ja ustanawiam w tej chwili nową perspektywę. Perspektywę królestwa. Nowe oczy. Nowe uszy. Nowe oczy. Ja mówię odnowiony umysł. Ja ogłaszam systematyczne ćwiczenie umysłu. Systematyczne ćwiczenie umysłu w imieniu Jezusa. Systematyczne ćwiczenie umysłu. Ćwiczenie na prawdach Bożych. Ja w imieniu Jezusa rozrywam kulturę lęku. W imieniu Jezusa rozwalam to. Przez moc imienia Jezus. Ja mówię, kultura lęku pęka w imieniu Jezusa. Ja ustanawiam teraz kulturę Królestwa Bożego. Przez moc imienia Jezus. Przez moc imienia Jezus. Nakładam krew Jezusa. Ojcze, ja modlę się, aby ona przywróciła teraz do swoich myśli. Słowo Boże. Niech rozważa Słowo Boże. Niech rozważa to, co dobrego uczyniłeś dla niej. W imieniu Jezusa zamykam przestrzeń Tobie, diable. Nie masz prawa do jej myśli i do jej mocy. Ojcze, ja dziękuję Tobie, że ona odpowiednio decyduje. Ojcze, ja wzbudzam wiarę w niej, w to, co wyznaje. Niech wierzy w to, co wyznaje. Szaka rana masa, to rana masa, kada rana masa. Ormoko rana masa, kada rana masa, kada rana masa, kada rana masa. Ja w imieniu Jezusa zamykam kulturę lęku, w imieniu Jezusa. Zamykam kulturę lęku, otwieram kulturę Królestwa Bożego. Nowa kultura. Nowa kultura. Kultura Królestwa Bożego. Ja odpycham wszelką obsesję. W imieniu Jezus. Mówię o koniec obsesyjnego myślenia. W imieniu Jezusa. Thank you.
Kultura Królestwa Bożego nie przychodzi do naszego życia przez cud, ale przez ćwiczenie. Trzeba ćwiczyć się w duchowości, trzeba się ćwiczyć w trenowaniu swojego umysłu. Jeśli ktokolwiek ci powiedział, że to przyjdzie przez cud, to cię oszukał. To nie przychodzi przez cud, ani przez nałożenie rąk. To przychodzi przez systematyczne ćwiczenie. Zatrzymuję w tej chwili wszelką porażkę w jej życiu. Wzbudzam nową kulturę. Kulturę Królestwa Bożego. Ojcze, ja modlę się, aby to, co ona wyznaje, miało wpływ na jej duszę i na jej ciało. Wydaje, że żeby ruszyć z miejsca, potrzebujemy coś dołożyć jeszcze. Pewien mistrz karate, Bruce Lee, powiedział, że trzeba odrąbać to, co niewłaściwe. Wiedział, co mówi. Często trzeba coś odrąbać, zrzucić jeden kilogram, jakiś worek z pleców zrzucić. Nie dodać, ale coś odwalić. Ojcze, ja odsyłam teraz wszystko to, co jej ciąży, wszystko to, co jest jej niepotrzebne, wszystko to, co nie pozwala jej w pełni biec za tobą. Ja odrzucam to. Staję z nią w wierze i dziękuję tobie. Dziękuję ci za szczęście i za powodzenie, które ty wywalczyłeś dla niej na krzyżu. Niech jej się powodzi w każdej dziedzinie życia.
Zabieram Ci ten teren przez moc imienia Jezus. Wynoś. Prawowitym władcą tego mieszkania jest Jezus Chrystus. Wolnym z jej ciała. W imieniu Jezusa. Dziękuję Ci za nowe znajomości.
ustanawiamy przestrzeń do tego, aby odbierało Ciebie wskazówki. W imieniu Jezusa Chrystusa. Szaka Darana Masy, Darana Masa. Oroka, Darana Masy, Darana Masy, Darana Masy. Oroka, Darana Darana Masy, Darana Masy, Darana Masy. Ojcze, ja modlę się o powodzenie w Jego życiu, w każdej dziedzinie życia.
Rozwiązanie każdej sytuacji.
choć rozwiązanie może się czasami wydawać dziwne, to wierzymy w naszego odrodzonego ducha. I dziękujemy Tobie. My ogłaszamy, że większy jest ten, który jest w baśni, niż ten, który przychodzi z niepewnością z zewnątrz. W imieniu Jezusa zatrzymujemy wszelką niepewność. Wzbudzamy teraz wiarę do odebrania klarownej informacji od Boga. W imieniu Jezusa. Niech jej się wiedzie, Ojcze, w każdej dziedzinie życia. Niech jej się wiedzie, Ojcze. Niech pomnażają jej się finanse, Ojcze. Niech ma, Ojcze, zadowolenie z relacji. Niech, Ojcze, znajdzie męża lub mąż odnajdzie ją w imieniu Jezusa. Ojcze, modlę się o szczęście dla niej. Niech będzie szczęśliwa i niech uszczęśliwia innych. W imieniu Jezusa. Thank you.
osoby, która dołącza się do naszej wspólnoty i do zespołu apostolskiego. Uwielbiamy Ciebie. Dziękujemy Ci za kolejne deklaracje serc. Uwielbiamy Ciebie. Ojcze, ja dziękuję Tobie, że każda kobieta i każdy mężczyzna znajdują swoje miejsce w Kościele. Uwielbiam Ciebie za to. Ja dziękuję Ci, że nikt nie jest bezrobotny, ale każdy umie znaleźć coś do siebie. Uwielbiam Ciebie za to. Ojcze, dziękuję Tobie za wzrost wiary. Dziękuję Ci, że będziemy zadziwiać wiarą. Uwielbiam Ciebie. Uwielbiam Ciebie. Uwielbiam Ciebie. Uwielbiam Ciebie. My w imieniu Jezusa odcinamy Kościół od bezowocnych działań i w to miejsce czynimy przestrzeń do właściwych rzeczy. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ojcze, ja modlę się, aby ludzie angażowali się w rzeczy, które przynoszą życie. Uwielbiam Ciebie. Uwielbiam Ciebie. Cudowny, Święty Duchu. Ojcze, modlę się o odpoczynek ludzi. Modlę się, aby ludzie odpoczywali. W imieniu Jezusa. Lepiej jest być w domu żałoby niż wesela czasami. Kiedyś jeszcze, jak nie poznałam Jezusa, to brałam przechodzić na cmentarz. Straszył mnie Artur duchami. Kiedyś na jedną z randek zabrał mnie na cmentarz. I przy wielkiej studni uciekł stamtąd. Strasznie wrzeszczałam. Choć do wyjścia miałam bardzo blisko, to wrzeszczałam jak oparzona. Potem, jak się nawróciłam, to zrozumiałam, że tam duchów żadnych nie ma. Jedynym duchem, który na przykład tam teraz jest, to jestem ja. Więc czasami sobie chodzę na cmentarz i naprawdę tam sobie odpoczywam, bo tam demonów nie ma. Odpoczywam lepiej na cmentarzu niż w Biedronce. Także polecam, jak chcecie też sobie poodpoczywać, to polecam cmentarz. To dobre miejsce, żeby odpocząć.